z listu do Rzymian. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. Urągania spadły na mnie. Urągania tych, którzy Tobie urągają. Jezus przyjmuje kolejny upadek. Przyjmuje po raz kolejny cios i leży na ziemi. Nie po to, by pokazać, że jest słabym Bogiem, który nie potrafi zadziałać w moim życiu. Nie po to, by pokazać, że nie ma władzy, ale po to, by pokazać, że jest blisko mnie, blisko człowieka, który upada. Ilu ludziom ja urągam? Ilu ludzi ja przewracam moim słowem, myślą, gestem? A ilu ludzi mnie przewróciło? Nie w pierwszy, nie w drugi, nie w trzeci, ale w setny, w tysiączny upadek. To jest stacja, która mówi o upadku, ale w rzeczywistości mówi o powstaniu. Bo tam, gdzie jest Jezus, tam, gdzie jest Bóg, tam jest powstanie. Tam, gdzie jest grzech i śmierć, tam jest upadek. Chcemy powstawać. Chcemy w czasie tego Wielkiego Postu po każdym naszym upadku powstać i iść dalej. Tak, by spotkać się z Chrystusem, który idzie drogą krzyżową, nie poddaje się i jest zawsze krok przed nami. Chcemy Go naśladować, by być jak najbardziej do Niego podobnymi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.